8 marca w dworze Kukuczka w Istebnej odbyła się kolejna edycja gali finałowej konkursu na kobietę oryginalną Śląska Cieszyńskiego. Wydarzenie to połączono z Dniem Kobiet i koncertem zespołu Detrix. Olbrzymie. Jeszcze tym bardziej, jak usłyszałam ilość zdobytych głosów, było to dla mnie naprawdę olbrzymie zaskoczenie. No i już się dowiedziałam, że to sprawka męża, tak? Głównie męża. Do tego dołączyły moje uczennice, współpracownicy i podziało się. Czy to tak teraz napędza do dalszej pracy, motywuje właśnie takie wyróżnienie? Tak, każdy taki moment jest to zastrzyk takiej energii i przy okazji takie docenienie pracy powoduje, że tym bardziej jest to motywujące i na pewno motywuje mnie do dalszej pracy. A jakby Pani tak jeszcze mogła naszym widzom powiedzieć, czym się Pani zajmuje na co dzień? Od września jestem dyrektorem ogniska pracy pozaszkolnej w Koniakowie i zajmuję się głównie organizacją zajęć dodatkowych dla dzieci w formie zespołów regionalnych, Mała Istebna, Mały Koniaków, wszystkie kółka hafciarskie, wszystkie związane z naszym tutaj regionem. Przy okazji jeszcze muzyka, gry na instrumentach, także to jest jakby, a ja tu głównie jestem z wykształcenia turystą, więc przy okazji kółko turystyczne, a w przyszłym roku kulinarne. Ciągle jakieś nowe pomysły. Kiedy zostałam jakby wytypowana jako dyrektor, to po prostu nabrałam wiatru w żagle i zaczęło się. Mam do tego wspaniałych współpracowników, którzy pomagają mi w tym, wspierają i też motywują do dalszej pracy. Jak widać, kobiet oryginalnych na terenie Śląska Cieszyńskiego nie brakuje. Kobietą oryginalną 2019 roku została Ewa Macoszek-Dragon. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.